Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz, wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Chciałbym pokazać Państwu Akademię Kana, część poświęconą nauce programowania, Computer Science. Oczywiście, do tego celu potrzebujemy przeglądarkę internetową. W naszym przypadku jest to Mozilla Firefox. Wypełniamy adres internetowy kanacademy.org/cs. I cóż mamy tutaj? Otóż mamy tutaj możliwości uczenia się programowania, tworzenia własnego programu. Możemy mieć listę własnych programów, jeśli tylko założymy sobie konto w Akademii Kana, do czego serdecznie zachęcam oczywiście. I możemy również przeglądać programy, które tworzą inni. Jeśli my stworzymy jakiś program, inni będą mogli obejrzeć nasz program. Dobrze, więc jak to działa? Otóż najpierw zacznę od tego, aby pokazać Wam, jak można uczyć się programowania tutaj. Otworzę w nowym karcie, w nowej karcie tutaj Learning Programming i tutaj, proszę spojrzeć, mamy pełen opis różnych rzeczy. Oczywiście jest to w języku angielskim, ponieważ ta część nie została jeszcze przetłumaczona, no ale jest to praca dla wszystkich, którzy chcieliby tłumaczyć. Dobrze, pokażę jeden z przykładowych filmów. Wprowadzenie do programowania. I tutaj za chwileczkę otworzy nam się w naszym oknie zawartość i będziemy mogli posłuchać. O, na chwilkę oddam głos lektorowi z Akademii Kana. Start from absolutely nothing, and by the end, it'll be pretty awesome, like a mini drawing program. Think of this as a whirlwind tour through the first few lessons on Khan Academy, just to give you a sense of what's possible. Don't worry at all about understanding every little detail right now. We just want to... Tak. To taki krótki przykład. Nie będę się nad tym rozwodził. Jeśli ktoś chciałby to zobaczyć, to oczywiście zapraszam, aby sobie spróbował. Teraz pokażę, w jaki sposób łatwo można tworzyć programy. Create program. O, myślę, że jest to dosyć zrozumiałe. Otóż tu mamy nasz przykładowy program. Ja stworzyłem sobie właśnie taki program, gdzie deklarujemy zmienne, następnie tworzymy tło, a później wyświetlamy obrazki. I to jest efekt naszego programu. Mogę zrobić restart. I on będzie się zmieniał. Dlaczego? Dlatego, że użyłem zmiennych, do których przypisana jest liczba, która jest losowana. To liczba losowa. Funkcja random zwraca liczbę losową w zakresie od 0 do 254. Następnie ustalane jest tło, które zawiera nasze trzy zmienne losowe. Następnie pobierane są obrazki. Jeden obrazek, który jest na stałe określonym miejscu wyświetlany, natomiast następny obrazek również wyświetlany jest z użyciem naszych liczb losowych, a więc za każdym uruchomieniem naszego programu nasze liczby losowe będą inne, a więc zarówno tło, jak i nasz obrazek, lokalizacja będą różne. To w sumie wszystko. Mogę teraz zapisać nazwę, na przykład program Adama. Bo mam na imię Adam. I mogę wykonać opcję save, czyli zapisz. Save as, program Adama, tak. Saving project. Proszę spojrzeć. Zostało to zapisane i oczywiście tutaj możemy sobie pójść dalej. Możemy zapisać się od razu, zalogować, założyć konto po to, aby obserwować nasze własne postępy. Możemy tutaj zobaczyć sobie, że uzyskałem 147 punktów za to, że stworzyłem pierwszy program i zapisałem go jako projekt. Ale myślę, że o tych i o jeszcze innych rzeczach równie ciekawych będę miał okazję opowiedzieć Wam jeszcze, ponieważ to jest tylko pierwszy z serii samouczków. Mam nadzieję, że będę mógł z Wami dzielić się moją wiedzą i pokazywaniem Akademii Kana jeszcze dużo, dużo razy.
Więc dziękuję serdecznie i zapraszam na przyszłość.